kochanie, co na obiad? Jak wbiję 10 level i golda w CS-ie jeszcze, no to wtedy zrobię ziemniaki ze śmietaną. To ja obiorę ziemniaki. Zbliża się Dzień Kobiet, więc pora zaopatrzyć się w jakiś prezent dla naszej drugiej połówki. I niekoniecznie mówię tutaj o pół litrówce czystej żołądkowej. Jak naszykowałem taką właśnie listę gier, około 10, która na pewno przypadnie do gustu każdej kobiecie, która gustuje się w grach. I wiem, że większość kobiet gra na przykład w LoL'a, w CS'a, ale tutaj skupię się na grach takich właśnie przygodowych, single player, które też na pewno wpadają w gusta, ale nie w usta. Jeśli chodzi o PS4, to jak najbardziej najlepszą grą, którą przy okazji możecie pograć we dwoje, jest Little Big Planet. Jest to kolejna część wyjątkowo popularnej, lubianej platformowej serii stworzonej przez studio Media Molecular, pozwalającej graczom na tworzenie własnych poziomów oraz minigier. Drugą grą, która miała właśnie ostatnio swoją premierę 1 marca, jest Horizon Zero Dawn. Jest to trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem z myślą o PlayStation 4. Trafiamy do postapokaliptycznej rzeczywistości, w której prymitywna ludzkość walczy z mechanicznymi zwierzętami na ruinach dzisiejszego świata. Teraz głównie skupimy się na grach PC. Jest to na pewno seria gier Sims, szczególnie Sims 4 i wszystkie dodatki do tej gry. Simsy 4 możemy już kupić od 100 zł, samą podstawkę. Drugą grą jest na pewno, jeżeli taka dziewczyna lubi grać w CS-a, to Overwatch. To sieciowy FPS produkowany przez oczywiście Blizzarda. Zabawa koncentruje się na toczeniu multiplayerowych bitew pomiędzy dwoma drużynami graczy. Tytuł oferuje pokaźny wybór bohaterów, z których każdy posiada odmienne uzbrojenie i pokaźny zestaw unikalnych umiejętności specjalnych. Gra jest świetnie zrobiona wizualnie, naprawdę cieszy oko. Trzecią grą jest seria gier The Walking Dead. Tutaj polecam wszystkie sezony. Jest to stworzona przez studio Telltale Games gra przygodowa z rodzaju point clicks, bazująca na popularnym serialu telewizyjnym oraz komiksach autorstwa Roberta Kirkmana. Gracze kierują poczynaniami jednego z nielicznych ludzi, którzy oparli się epidemii zamieniających wszystkich krwiożercze zombie. Kolejną grą jest oczywiście Life is Strange, jeśli już jesteśmy przy tego typu grach. Tutaj taka pozycja obowiązkowa, jeśli chodzi o kobiecą grupę gamingową. Jest to epizodyczna gra przygodowa, w której akcja rozgrywa się w małym amerykańskim mieście. Główna bohaterka produkcji odkrywa sobie moc cofania się w czasie, z której korzysta, by rozwiązać zagadkę zaginięcia koleżanki ze studiów. Kolejną grą jest Don't Starve. Jest to przygodowa gra akcji z domieszką elementów RPG i strategii. Główny bohater Wilson jest naukowcem, dżentelmenem, który za sprawą tajemniczego demona trafia do świata dziczy. Gracz ma za zadanie pomóc mu przetrwać w nieprzyjaznym środowisku i znaleźć sposób powrotu do domu. Jeśli chodzi jeszcze o takie przygodówki RPG, to na pewno grą tą będzie Wiedźmin 3. Jak najbardziej polecam. Tu za wiele nie będę opowiadał o tej grze, bo każdy gracz, czy to facet, czy kobieta, zna historię Geralta z Rivii, więc tutaj opis byłby po prostu zbędny i śmieszny. Polecam, pozycja obowiązkowa. I ostatnią grą jest gra, w której drużyny złożone z futurystycznych pojazdów o napędzie rakietowym rywalizują ze sobą w nietypowej odmianie piłki nożnej. Autorzy dodali do dyspozycji graczy zupełnie nowe areny i samochody, a także ponad 100 rozmaitych modyfikacji, które wykorzystać możemy w grze z komputerem bądź pojedynkach multiplayer. Rocket League oferuje także ulepszoną fizykę i dynamikę rozgrywki, a także znacznie lepszą oprawę graficzną, jak zresztą widzicie na załączonym filmie. Wszystkie zalety tej gry. To była moja taka własna lista z gier. Na pewno każdy ma swoje inne zdanie, w komentarzach będzie dyskusja na ten temat, ale to jest taka lista według mnie, która na pewno któraś z tych gier przypadnie do gustu każdej kobiecie.